ten jakże namacalnie zimowy dzień zobaczycie, jak ubiera się najbardziej słoneczna kobieta polskiego show biznesu. Dobry wieczór. Nie no, dobry dzień. Dobry dzień. Cześć, tu Marika. Ja zazwyczaj noszę spódniczki z traw, ale dziś wyjątkowo jest minus 3. Więc co? Właśnie się przyjrzymy, co ty masz na sobie. Spódniczki nie masz, masz spodnie. Tak, to zaczynając od spodni, to bardzo dobrą rzecz wyłowiłaś, bo to są moje absolutnie ukochane spodnie. I nie byle jaka rzecz. I to jest właśnie endorfina. Są moje ukochane spodnie typu... Typu totalny luz. Tak, bo ja tak na co dzień chadzam, w sukienkach chadzam latem raczej, bo nie znoszę rajstop wszelkiej maści. Zmierzając ku dołowi, sportowe? Świetne buty, wygodne pewnie bardzo i ciepłe. Moja mama od zawsze pomstowała na to, że ja się nie mogę nauczyć nosić zimowych butów zimą, bo ja cały rok zasuwam w trampkach i nie ma na mnie sposobu, ale rzeczywiście no, buty sportowe są tak zaprojektowane, żeby ci w nich było wygodnie i jeśli dużo chodzisz, dużo biegasz, przemieszczasz się, wskakujesz w zaspy i w kałuże, to, no, to w takich trampkach możesz przechodzić sezon, zmienić, włożyć inne i tak dalej, i tak dalej. Mariko, a co to za w ogóle cienka kurteczka? Chcesz się przeziębić, dziewczyno? Chciałam powiedzieć, że teraz dzieci są jakieś wyrośnięte, ponieważ to jest chłopięca kurteczka na 10 lat, w której chodzę drugi sezon. I teraz te dzieci jakieś takie są chyba na sterydach czy na czymś, bo ja strasznie lubię, jak ktoś ma rękawy 3/4. Ale kurteczka nie jest tak naprawdę najistotniejsza, bo dzięki temu mi ziąb nie grozi. I to niestety w programie Mietka, nie powinnam o tym mówić, ale to nie ma żadnej Mietki, ponieważ zrobiła to na drutach moja babcia i to jest najcenniejsze, co na sobie mam tak naprawdę. Ta bluzeczka, którą tu masz pod swetrem? To jest bluzeczka ochronna, żeby babcia nie krzyczała, że biegam z gołym brzuchem i z gołym tyłkiem. Przez to się nie odmrażają nereczki po prostu. A bluzeczka jest też endorfiny i proszę cię bardzo, musisz zobaczyć, jaka jest specyfika endorfiny, bo endorfina to nie jest taka zwykła, rozumiesz? Tak, to na metkę mam spojrzeć, tak, rozumiem. To uwaga, patrzymy. O, jest. Powiedz swojemu facetowi, żeby nie wybrał tego w temperaturze większej niż 30 stopni Celsjusza i przypadkiem nie przyjechał żelazkiem po logo. Ciekawe. No i powtórz mu to przynajmniej 2 razy. Bardzo cenne. Jaj, to już wiadomo, że to babki robią endorfinę, prawda? To jest marka dla dziewczyn zażywających życie w zwiększonej dawce. Tak twierdzi Karolina i ja się z nią zgadzam. Przechodząc do rąk, patrz, ja to mam takie zimowe, a ty masz takie niekompletne. A to jest zdobycz z mojej podróży amerykańskiej ostatniej. Nawet nie wiem, czekaj, to się nazywa Burlington, jest taka sieć, która jest i w Nowym Jorku, i w Chicago, i wszędzie, i wszędzie. I akurat trafiłam w takim momencie, kiedy było coś, co się nazywało Black Friday, to jest poświęcie dziękczynienia. I to jest taka totalna wyprzedaż, taka totalna, ale to totalna. I ja to dorwałam za kilka dolarów, nawet nie wiem, co to jest, wiesz, nie wiem, co na to pani Mietka. Czapeczka. Berszka. Jeden z moich faworytnych sklepów. Taka luźna też, ale tak prześwituje jakaś taka... Muszę pomieścić tutaj takie dodatkowe różne, wiesz, moje fryzury i musi być to duża czapka zawsze. No ale coś twoja fryzura się co nieco zmieniła, bo jak pamiętam ostatnio cała głowa była w tych magicznych warkoczykach, a teraz możesz pokazać jeszcze raz, jak to tak połowicznie wygląda? Proszę bardzo, oto pokaz. Wiesz co, no to... Jest, to nie jest żaden zakon i nie jest żadna umowa, nie jestem związana z umową z nikim, żeby się czesać w określony sposób. Tym razem miałam tylko tyle czasu, że przyleciałam do Rashidy, która mnie czesze, z którą się zresztą przyjaźnie, mojej nigeryjskiej przyjaciółki. Miałyśmy tylko tyle czasu, pach, 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 pozamiatane i wyszłam. Nie miałam czasu na dalszą część, wiesz, głowy. Twoja torba olbrzymich rozmiarów, którą tutaj porzuciłaś, co tam jest? Wiesz co, no tutaj jest mydło i powidło, to jest klasy, wiesz, tajemnice damskiej, o, mam tutaj książeczkę ubezpieczeniową. Tajemnice damskiej torebki są zawsze tajemnicze, mam tu różne książki, mam proszę bardzo płytę swoją, bo muszę powiedz do klubu, gdzie gram niedługo koncert i ją zanieść, komputer się tu mieści. Ta torba jest warta kilka funtów, dosłownie kilka funtów, więc nie jest to nic, wiesz, właśnie mój message tutaj w tym programie jest taki, że
to nie metka sprawia, że jesteś dobrze albo źle ubrany. Fantazja. Fantazja i to, czy się w czymś dobrze czujesz i czy nosząc to czujesz się dobrze i idziesz przez świat, wiesz, pewnym krokiem.